Nazywam się Aneta Wrona i jestem trenerem biznesu oraz specjalistką do spraw komunikacji. Na co dzień pomagam komunikować się w sposób efektywny i efektowny. Pracuję z dziennikarzami, politykami, ludźmi biznesu i show biznesu, którzy dzięki mnie zdobywają sympatię swoich odbiorców i budują autorytet. Uczę ich mówić tak, żeby do odbiorcy docierało dokładnie to, co chcą powiedzieć. Amerykanie mówią, że poważny polityk to taki, który bierze odpowiedzialność nie tylko za to, co mówi, ale za to, jak zostanie zrozumiany. I ja w tej sztuce pomagam. I politykom, i celebrytom, i ludziom biznesu oraz dziennikarzom. Mój kanał na YouTubie Aneta Wrona Mówi jest dla tych wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, w jaki sposób zrobić dobre pierwsze wrażenie. Zabłysnąć na rozmowie kwalifikacyjnej albo na pierwszej randce. Dla tych, którzy prezentują albo występują na scenie. I dla tych, którzy chcą mówić o swoich usługach lub produktach tak, żeby skuteczniej zdobywać nowych klientów. Którzy funkcjonują albo chcą funkcjonować w przestrzeni publicznej. Którzy często goszczą w mediach. Którym z jakichkolwiek względów zależy na budowaniu własnego wizerunku, zawodowo albo prywatnie, którzy chcą mieć pewność, że zrobią to dobrze. Od wielu lat prowadzę sesje indywidualne i zajęcia grupowe z komunikacji i wystąpień publicznych, komunikacji w zarządzaniu i w negocjacjach. Pomagam osobom publicznym w kreowaniu wizerunku. Uczę, jak budować markę osobistą. Współpracuję z Akademią Retoryki Igora Zalewskiego. Jestem też wykładowcą Akademii Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku. Prowadzę zajęcia w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. W swojej pracy łączę doświadczenia medialne i trenerskie, nabyte w kilku firmach konsultingowych. Przez wiele lat byłam dziennikarką radiową i telewizyjną. Rekrutowałam ludzi do firm medialnych, uczyłam ich fachu. I nimi zarządzałam. Odkąd pamiętam, ciągnęło mnie do zawodów i funkcji wcześniej zarezerwowanych z reguły dla mężczyzn. Byłam pierwszym dyrektorem programowym w spódnicy w historii polskiej radiofonii komercyjnej. To było w stołecznym Radiu Kolor. Potem pierwszą kobietą w 40-letniej wtedy historii programu Trzeciego Polskiego Radia, która prowadziła codzienny autorski program w paśmie dziennym. Pierwszą rzeczniczką prasową w historii telewizji polskiej, potem też dyrektor marketingu tejże instytucji i pierwszą licencjonowaną trenerką amerykańskiego instytutu Sandler Training Polska na Europę Wschodnią. Ale zdarzało mi się też pracować, choć niechętnie, w zawodach i na stanowiskach wykonywanych już wcześniej przez kobiety. W 2010 roku postanowiłam swoje doświadczenia medialne i trenerskie pożenić i zająć się szkoleniami z zakresu wystąpień publicznych i komunikacji. A kilka dni temu namówiono mnie wreszcie, żebym założyła swój własny kanał na YouTubie i zaczęła dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z Tobą. I z wszystkimi, którzy zechcą mnie słuchać i oglądać. Dziękuję, że dobrnęłaś albo dobrnąłeś aż tutaj. Zachęcam już dziś do subskrypcji mojego kanału i śledzenia moich aktywności na Instagramie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.